Witam na kanale Black Criminal. Dziś przedstawię wam historię, w której jest wiele nadziei, cierpienia, zawzięcia i miłości. Zaginięcie bliskiej osoby zawsze wiąże się z zadawaniem sobie miliona pytań. Mimo upływu wielu lat, często wiele z nich pozostaje bez odpowiedzi. Są jednak historie, które mają szczęśliwe zakończenie. Czy historia, o której wam dzisiaj opowiem, zakończy się szczęśliwie? Ben Needham, urodzony 29 października 1989 roku w mieście Boston w stanie Lincolnshire w Anglii. 24 lipca 1991 roku 21-miesięczny Ben Needham zaginął na greckiej wyspie Kos. Był wtedy wówczas pod opieką swoich dziadków, Ediego i Christine Needham, ze strony matki. Matka Bena w dniu jego zaginięcia poszła do pracy w miejscowym hotelu. To przykre, że to właśnie w ten dzień widziała swojego maluszka po raz ostatni. Ben jak to dziecko wchodził i wychodził z domu na farmie, który był wówczas remontowany przez rodzinę Needhamów. Około godziny 14:30 mały Ben bawił się w ogrodzie samochodzikami. Miał na sobie białą koszulę z guzikami i zielonym nadrukiem oraz skórzane sandały. Biegał bez spodenek, bo ubrudził je i babcia po wybraniu rozwiesiła je do wyschnięcia na drzewku oliwnym. Gdy rodzina zorientowała się, że malucha nie ma ani w mieszkaniu, ani na podwórzu, zaczęli szukać go w okolicy. Myśleli również, że może nastoletni wujek Bena, Steven, zabrał go na przejażdżkę motorowerem. Jednak poszukiwania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu i rodzina zdecydowała się na powiadomienie policji. Rodzina Needhamów została w pierwszej kolejności uznana za podejrzaną, co niestety opóźniło powiadomienie lotnisk i mediów. Mijają kolejne dni, a mały Ben zapadł się jak pod ziemią. W ciągu następnych 11 dni przeszukiwanie terenu zostało przeprowadzone przez grecką policję, armię i straż pożarną. Nikolaus Dakorus, szef policji wyspy, powiedział: Uważamy teraz, że przeszukaliśmy każdą możliwą część tego obszaru, a chłopca tam nie ma. Pozostawia nam to wielką tajemnicę. Nie mamy żadnych teorii, nie mamy rozwiązań. Na prośbę premiera Wielkiej Brytanii, Johna Majora, armia grecka podjęła dalsze przeszukiwania wyspy w styczniu 1993 roku. Cała rodzina uważa, że policja popełniła wiele błędów w poszukiwaniach niespełna dwuletniego Bena i utraciła przez to wiele kluczowych dowodów. Wskazali, że policja nie zarządziła kontroli samochodów opuszczających Kos promem do Aten i dopiero z dwudniowym opóźnieniem poinformowali o zaginięciu władze lotniska. A jak wszyscy wiemy, to właśnie pierwsza doba jest najważniejsza i najbardziej kluczowa, jeśli chodzi o sprawę zaginięcia. Choć na policję miała zgłosić się pracownica lotniskowego sklepu, która w dniu zaginięcia Bena widziała chłopca pasującego do rysopisu, to jak twierdzą Needhamowie, grecka policja nigdy nie podjęła tego tropu. A może to właśnie wypadałoby sprawdzić? Może ten trop był momentem, w którym Ben by się odnalazł? Rodzina jednak nie traciła nadziei. Odnotowano ponad 300 doniesień zarówno na greckiej wyspie Kos, jak i na innych wyspach, jednak żadne z nich nie okazało się prawdziwe. W listopadzie 1998 roku John Coxon zobaczył około 10-letniego blondyna bawiącego się na plaży Rodos. Coxon powiedział, że dziecko było znane jako blondyn przez jego przyjaciół i było jedynym jasnowłosym dzieckiem w grupie ciemnowłosych greckich dzieci. Podejrzliwie robił zdjęcia dzieciom i pod pretekstem potrząsania głową chłopca pobrał próbkę włosów do analizy DNA. Jednak testy DNA dowiodły, że chłopiec nie był Benem, a rodzina greckiego chłopca dostarczyła również zdjęcia niemowląt, aby udowodnić, że jest ich dzieckiem. We wrześniu 1991 roku brytyjska rodzina musiała opuścić grecką wyspę Kos i wrócić do Anglii i stamtąd nadzorować poszukiwania. Niestety na wiele lat śledztwo stanęło w martwym punkcie. Matka chłopca twierdzi, że grecka policja nie chciała współpracować, a na odpowiedź, jak przebiega dochodzenie, czekali kilka miesięcy. Zaledwie kilka miesięcy po opuszczeniu wyspy przez rodzinę Needhamów otrzymali pocztą zdjęcie, które przedstawiało turecką rodzinę i małe dziecko wyglądające niemal identycznie jak Ben. Fotografia rzekomo miała być zrobiona po zaledwie tygodniu od zaginięcia. Kerry Needham, matka Bena, po dłuższych poszukiwaniach odnalazła w Turcji tę rodzinę. Ale trop niestety okazał się fałszywy. Chłopiec z fotografii okazał się być dzieckiem Turczynki. Kolejnym doniesieniem było to, że dziecko zostało uprowadzone i przysposobione przez romską rodzinę.
Dziadkowie Christine i Eddie spotkali się w roku 1996 z więźniem Antonios Bedios. Miał on im powiedzieć, że chłopcem opiekuje się znana romska rodzina Kemrys z Veri. Mówił cały czas, że kiedy zbiegł z więzienia w roku 1991, to zatrzymał się u nich w domu i widział tam rzekomo małego blondynka, którego nazwali Rambo. Dodał też, że pan domu powiedział, że chłopca mają z wyspy Kos, na której zaginął Ben. Bedios skontaktował się z rodziną zaginionego niespełna dwulatka, ostatni raz w styczniu 1998 roku. Podał nazwiska dwóch osób, które miały porwać Bena. Jedno z tych nazwisk pojawiło się już dwa lata wcześniej w zeznaniach więźnia. Jeden z greckich funkcjonariuszy powiedział, aby nie napawali się nadzieją, że te zeznania są oparte na faktach. Twierdził też, że Bedios wcale nie chce pomóc brytyjskiej rodzinie, tylko szuka on pretekstu do kolejnej ucieczki z więzienia. Nidhamowie byli rozczarowani postawą greckich służb i przez kolejne 25 lat działali na własną rękę. Dostawali kilkaset zdjęć zarówno dzieci, jak i nastolatków z całej Europy, które według informatorów mogły być Benem. Rodzina nie poddawała się i odwiedziła kilkanaście krajów na świecie w poszukiwaniach zaginionego chłopca. Ich poszukiwania skupiały się głównie na cygańskich obozowiskach i często bywało tak, że kiedy docierali na miejsce danej rodziny, już tam nie było. Co ciekawe, wspomniana przeze mnie wcześniej rodzina Kemrys została namierzona później przez prywatnego detektywa. Głowa rodziny, jak twierdzą Nidhamowie, przyznała się, że w romskim obozie znajdowało się dwoje dzieci, które się od siebie odróżniały. Jednak pan Kerimi nigdy nie został przymuszony do odpowiedzi na pytanie, kim było drugie dziecko, twierdzi matka Bena. O zaginięciu Bena zrobiło się znowu głośno dopiero w 2007 roku. Policja z południowego Yorkshire dostała sygnał, że w mieście Paphos na Cyprze zamieszkuje mężczyzna łudząco podobny do Bena. Dziadek Bena w asyście emerytowanego już policjanta wyśledził tę osobę, jednak trop okazał się być fałszywy, ponieważ mężczyzna był 21-letnim Rosjaninem. Po raz kolejny rodzinę Nidhamów spotkało rozczarowanie. W 2011 roku Kerry z matką i 20-letnią córką ponownie udały się do Grecji, bo pojawiły się najmocniejsze tropy od zaginięcia w roku 1991. Nastąpiło spotkanie z mężczyzną, który twierdzi, że nie posiada żadnych swoich zdjęć z okresu poniżej 2 lat i nie wie, gdzie się urodził. Był wtedy w tym samym wieku, w którym byłby Ben. Niestety testy DNA potwierdziły jedynie to, że owy mężczyzna nie jest zaginionym sprzed lat dzieckiem. W 2016 roku w styczniu rząd przekazał fundusze na nowo powstały zespół dochodzeniowy, którego zadaniem było tylko i wyłącznie szukanie chłopca, który zaginął 24 lata wcześniej. Nareszcie doszło do upragnionego przełomu w sprawie. Zgłosił się świadek, który twierdził, że 21 lipca 1991 roku widział małego Bena, który bawił się blisko miejsca, gdzie Konstantinos Barks pracował koparką. Zeznał też, że Konstantin wywiózł tego dnia gruz, chociaż zwykle robił to dopiero po zakończeniu wszystkich prac w danym miesiącu. To w tym rejonie został odnaleziony metalowy samochodzik, który rzekomo należał do Bena. Dlaczego przez 25 lat świadek milczał? Podobno ze względu na lojalność wobec Konstantina, który był jego przyjacielem i odważył się o tym powiedzieć dopiero po jego śmierci. Policja po zeznaniach świadka przekopała ponad 800 ton ziemi. Poszukiwania zakończyły się we wrześniu 2016 roku. Znaleźliśmy, tak jak oczekiwaliśmy, dużo kości. Jest także kilka innych rzeczy, które pozostają w naszym zainteresowaniu. Między innymi kawałek materiału. Powiedział John Cousins, detektyw nadzorujący poszukiwania. W roku 2017 w lipcu policja z Yorkshire ogłosiła, że znaleziono na fragmencie sandała krew, a także we wnętrzu samochodzika. Oba te przedmioty uważano za należące do zaginionego. Kolejnym krokiem jest ekstrakcja DNA z danego fragmentu sandała, w celu ustalenia, czy znaleziona krew należy na pewno do Bena Nidhama. Odkrycia te przynajmniej moim zdaniem wzmacniają teorię o potrąceniu przez Konstantina koparką i Ben zginął w dniu, kiedy rozpoczęły się poszukiwania. Miejmy nadzieję, że już niedługo ciągła niewiedza i niepokój rodziny Nidhamów skończy się i będzie ona mogła godnie pochować swojego syna. Tego im życzę. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.